proszę państwa! Podano do stołu! Hej, z tej strony Szyszka, a z tej strony kolejny komputer ze śmietnika. Że sobie pomyślicie, kurde, Szyszka oszalał, to już drugi komputer ze śmietnika. No ogółem ten komputer był tak naprawdę niezamierzony, ponieważ szedłem sobie na złom, bo mój tata tam potrzebował butlę gazową. Przyszedłem, a tu nagle słyszę, ej, ale to jeszcze nie koniec, dam ci coś jeszcze. No i proszę bardzo, kolejny komputer na zawołanie. Co to jest za maszynka, to za chwilę sobie przedstawimy to wszystko. No kurde, on jest tutaj brudny cały, trzeba będzie go wyczyścić. Ale bynajmniej dobrze, że się do niego menele nie dobrali. Historia tego komputera, no może na pierwszy rzut oka się rzucać w oczy. Należał do jakiejś dziewczyny, ponieważ na górze jest napisane Jagoda. Pozdrawiam wszystkie Jagody. Nie, dobra, ciebie też Zosiu pozdrawiam. No i co, no pewnego dnia ktoś postanowił się pozbyć tego sprzętu, może Jagoda we własnej osobie. No i trafił na złom, a stamtąd trafił w moje ręce. Sobie w tym odcinku otworzymy tego potworka, zobaczymy co on ma tam w środku. Pewnie jest cały w kurzu, więc pewnie trzeba będzie go wyczyścić. No i co? No i odpalimy, zobaczymy, no i będzie cycuś glancuj. I zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym wam podziękować za taki pozytywny odbiór komputera ze śmietnika. Drugi odcinek uzyskał tyle wyświetleń. Ja was naprawdę podziwiam za to, co wy wyprawiacie, kurde. Tyle wyświetleń, normalnie. Jestem z was dumny. No to co? Bierzemy się do roboty. Kurde, ciężki jak skurczybyk. Obudowa musi swoje ważyć. Można nim sobie bicepsy robić. No dobra, otwieramy sobie. O, tym razem łatwiej poszło. O matko. O kurde. Nie wiem czy to widzicie, zaraz wam wszystko pokażę. Tak się prezentuje komputer od wewnątrz. No cóż, no może zaczniemy od góry. Od góry jest jakiś zasilacz z czarnej listy marki Tracer 4 Life 400. Niby ma PFC, ale pewnie pasywne, o tutaj. Zasilacz pewnie ma 400 W, no ale no w przyszłości będzie, no muszę go kiedyś wymienić, żeby nie spalił komputera. Niżej mamy chłodzenie. Prawdopodobnie jest tutaj jakiś AMD, sądząc po zaczepach, no tutaj, przypuszczam, że to jest socket A, czyli 462. RAM to oczywiście DDR1, zaraz zobaczymy jakiej pojemności. Tu jakaś karta graficzna jest, zaraz zobaczymy co to za model. Nie wiem czy wy to widzicie, ale chyba tu jest napisane Radeon 9600 Pro. Kurde, łap tą ostrość. Teraz widzicie, Radeon 9600 Pro. Oparty jest na dobrze mi znanej płycie Asroka K7VT4A Pro. Bardzo dobra płyta w swojej czasie. Ogółem, czemu dobrze mi znana? Otóż kiedyś dostałem komputer, który miał w sobie tą samą płytę główną. Identyko. Poznałem to po znaczeniu oraz po tym. Czyli to jest wejście SATA. Nie wiem co to za naklejka tutaj. Pewnie ktoś nie chciał, żeby ktoś tutaj wpinał cokolwiek. Nie wiem czemu, może ktoś chciał zajanuszować. Tradycyjnie no, napęd optyczny na IDE. No i to jest moje największe zmartwienie, czyli dysk twardy, bo on też jest niestety na IDE. A pamiętam, że dyski na IDE w dzisiejszych czasach są w pieruny wolne. No i oczywiście kotki z kurzu. Oczywiście te mniej słodziusi. Trzeba będzie komputer wyczyścić, obczyścić, przedmuchać i odpalić. I zobaczmy co tu jest. Six and a half hours later. No dobra, po odkurzaniu prezentuje się to nawet całkiem lepiej. No, oczywiście nie wszystkiego da się tutaj wyczyścić, bym musiał poświęcić więcej czasu. Na przykład musiałbym wyciągnąć kartę graficzną, a że tego czasu nie mam zbyt wiele, no to zrobię to poza wizją. Z racji tego, że ten komputer ma dosyć nietypowy top,
i nie miałem jak postawić telefonu, no to muszę niestety trzymać jedną ręką. Więc przepraszam was za jakość, ale dobra, odpalamy. O! Coś jest! Kurde! Za szybko to przeminęło. O! Mamy błąd. Kolejna padnięta bateria, serio! Ale dobra, możemy wejść do BIOS-u. No dobra, bynajmniej mamy teraz podgląd na to, co to za procesor i tak dalej. O! Widać tutaj procesor AMD Sempron 2600+, czyli gówno. O taktowaniu około 1,9 GHz, ale niestety jeden rdzeń. Pamięci RAM jest 512 MB, czyli pół giga. 333, czyli no gówno, że tak powiem. Ale bynajmniej można tutaj podkręcać procesor. Co wy na to? Chcecie zawody, ile ten procesor wyciągnie? Ale kurde, jaki ten komputer jest głośny. Nie chciałbym przy czymś takim siedzieć. Chociaż zobaczę, czy napęd działa. No, wysuwa się, ale nie ma niczego. Pamiętacie z ostatniego odcinka, jak znalazłem płytę? Dobra, zobaczmy, co tu jest. Stawiam, że Windows XP. O, ładuje się. No i Windows XP, wiedziałem. Kurwa, kiedyś to było. Zobaczymy, czy nikt tutaj nie ma żadnego założonego hasła, ale pewnie nikt nie będzie. O! Ej! To nie jest Windows Vista! To jest Longhorn! Dobra, najpierw trzeba będzie ustawić rozdzielczość. Dajcie mi chwilkę. Albo to jest nakładka jakaś. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, ale... Nie no. Gratuluję. Gratuluję pomysłowości. Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, bo niby to jest Windows XP Professional, wersja kernela 2009 z dodatkiem Service Pack 3. Windows XP powered by Darecki. Nie wiem, co to znaczy. No naprawdę nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Mam teraz naprawdę mętlik w głowie, czy to jest Longhorn, czy XP. Dobra, zaraz sobie zobaczymy, jak tutaj idzie połączenie z internetem. Jest tutaj tylko Internet Explorer, który wywalił. Dobra, udało się wejść do Internet Explorera. Niestety normalnie wywalało całą przeglądarkę, więc musiałem uruchomić bez dodatków. Teraz instalujemy nową przeglądarkę. Oczywiście trzeba zaczekać. Ty no bez kitu! Instalacja nie udała się, ponieważ komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych aplikacji Google Chrome. Ja pierdzielę! Ale bynajmniej tu jest Minecraft, więc spróbujmy go uruchomić. O mój matka. Nie, ja już kurde mam dość, ja się poddaję, ja kończę ten odcinek. W tym momencie zatrzymałem nagranie, ponieważ nie chciało mi się już bawić z tym komputerem. Również postanowiłem sformatować dysk, nie mam już tego Windowsa, mam jako rezerwę dla swojego warsztatowego komputera. Ogólnie to bebechy z tego drugiego komputera ze śmietnika, tego co teraz widzieliście, posłużyły mi jako komputer warsztatowy. Również postanowiłem zrobić przekładkę pomiędzy obudowami z pierwszego do drugiego komputera i na odwrót. To znaczy, bebechy z pierwszego komputera ze śmietnika przełożyłem do obudowy tego z drugiego, a bebechy tego z drugiego do obudowy pierwszego komputera. No i teraz mam swój komputerek warsztatowy, działam sobie na nim, testuję sobie na nim nieznane programy bądź wirusy i sprawdzam sobie, w jaki sposób mogą uszkodzić komputer i tak dalej. Może kiedyś nagram filmik o wirusach? A co wy na to? Również będę tutaj robił zawody w podkręcaniu procesora. Znajdę po prostu jakąś stronę, w którym są zapisywane rekordy, jak ktoś podkręca najwyżej procesory i tak dalej. Może nam się uda pobić jakiś rekord. Dobra, kończąc już, zachęcam was również do oglądania moich innych filmików typu ostatni filmik, czyli paczka od widza, płyta główna z lat 90. I również pierwszy odcinek z serii Stanowiska gamingowe moich widzów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć!